Zdecydował wszystkim Sławomir Nowak. Ale to dobrze. Ja nie lubię oszukiwania. Jeżeli rzeczywiście decydował Sławomir Nowak, to dlaczego mielibyśmy udawać, że decyduje ktoś inny? Oczywiście tu był poziom oszukiwania, no bo ministerem był jednak minister Rostowski. No ale, tak, to jest kwestia też konstytucyjnej odpowiedzialności. Tak. No i on ponosi ją o tyle, że się na to godził. Natomiast tu nie ma żadnego oszustwa. Sławomir Nowak był politykiem, zaufanym Donalda Tuska. Sprawował kontrolę polityczną. I decyzje podejmowane były decyzjami politycznymi. Szefem gabinetu politycznego. Tak, dlatego tu nie mam o tyle kłopotu, bo ja się zgadzam, tak nie powinno być. Ale skoro tak było, no to wiemy o tym dziś zresztą. Za poprzednich rządów, gdy był ten Sławomir Nowak i Donald Tusk, to też chyba nikt z nas nie miał wątpliwości, że decyzję podejmuje Donald Tusk. Czy to osobiście, czy poprzez Sławomira Nowaka, czy poprzez Pawła Garasia. I te decyzje zapadają, niektóre przynajmniej, na tym najwyższym szczeblu. Dlatego jeżeli tutaj do kogoś byśmy mieli mieć zarzut, to nie, tak jak niektórzy, do Sławomira Nowaka, tylko ewentualnie do pana ministra Rostowskiego, który się godził na to, by część swoich kompetencji przekazać komuś innemu. Albo do pana premiera, który w ten sposób budował rząd, że hierarchii jasno nie opisał, albo opisał właśnie nazbyt jasno i zbudował je w sposób niekonstytucyjny albo nieformalny. No bo to są... Słuchajcie, dzisiaj jeszcze była druga komisja obradowała. Przesłuchiwała pana Janusza P. Usiłowała. Usiłowała, tak? Pan Janusz P. jest oskarżony równocześnie, czy tam, przepraszam, podejrzany w procesie, znaczy w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę, w związku z tym no, zasłonił się bezpieczeństwem swoich bliskich. Bezpieczeństwem, tak. I odmówił złożenia zeznań, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony pytania, które padły, dzięki pytaniom, które padły w czasie obrad tej komisji, no sporo się dowiedzieliśmy, Patryk Słowicka. Ja nie wiem, czy się dużo dowiedzieliśmy, bo gdy patrzymy na pana Janusza P., to on jedno mówił przed komisją weryfikacyjną, gdy poprzednim razem przed nią zeznawał, a zupełnie coś innego mówił w prokuraturze. Dowiedzieliśmy się tego... No dowiedzieliśmy tego, co mówił w prokuraturze, tak? Tak. No, bo dzisiaj to zostało przytoczone. I ja nie wiem, która z tych wersji jest wersją obowiązującą. Tu chyba nie działa zasada, że ta późniejsza. Pewnie w prokuraturze lepiej pamiętał i opisywał niektóre szczegóły niż przed komisją, bo przed komisją odpowiedzialność jest mniejsza, powiedzmy sobie szczerze, niż przed... To jest organ administracyjny, tak, a nie karny. Formalnie oczywiście nie można składać fałszywych zeznań, to jest jasne. Natomiast jest mniejsza. Ja mam kłopot z przesłuchiwaniem takich osób jak pan Janusz P., z tego względu, że rzeczywiście toczy się postępowanie. W pełni z nim się utożsamiam i zgadzam i za pośrednictwem anteny Polskiego Radia przekazuję mu pełne poparcie, jeśli idzie o tych, którzy go krytykują, dlaczego on nie zeznawał. Miał prawo nie zeznawać, nie zeznawał. Pewnie tak mu doradzono. Nie można za to obwiniać pana Janusza P., bo niektórzy zaczęli obwiniać Janusza P., dlaczego on nie chciał współpracować z komisją. Nie chciał, bo nie musi na tym etapie. Mu się to nie opłaca. Jemu to się nie opłaca. To jest fakt. Oskarżony w procesie zgodnie z polskim prawem może się bronić w każdym możliwy sposób. Sposób. Może tutaj kłamać, może mataczyć, wszystko może. Ewidentnie. Ujawniać tajemnice państwowe. Tak, a przed komisją nie mógłby kłamać, bo w innym charakterze zeznawał. Dlatego może w ogóle nie zeznawać, ewentualnie odpowiadać na część pytań. Wybrał taką taktykę, jego prawo. Moim zdaniem to, czego się dowiedzieliśmy realnie, to, że toczy się postępowanie prokuratorskie, bo gdzieś ta cała afera reprywatyzacyjna nam w ostatnich tygodniach ucieka. Trochę o niej zapomnieliśmy. Dalej jest wyjaśniana. Czekam na efekty, bo to, że będziemy mieli iluś oskarżonych, to jest jedno. Czekam, jak się do tego odniosą polskie sądy. No ale dowiedzieliśmy się jednak o jakby to powiedzieć, pewnych mechanizmach, o stawkach, które były tam, jak to się mówi, chodziły na mieście, mimo
Antoni Środowski. No właśnie, właśnie to jest problem, który powiedział Patryk. No, ciężko oczekiwać, prosząc ludzi, którzy do zeznań, którzy są oskarżeni, że będą nagle dostosowywać się do naszej potrzeby wiedzy o kulisach wszystkich tych spraw tragicznych. Zwłaszcza, że dzisiaj na samym początku zeznania pan odmówił zeznań i przedstawił powód. Został poproszony jednak mimo wszystko o ciągnięcie tej farsy, bo to troszeczkę farsa była. To, że się dowiedzieliśmy, że zeznania w prokuraturze są rozbieżne z zeznaniami przed komisją, to jest oczywiście wiedza, którą powinniśmy poznać jako społeczeństwo. Ale właśnie, no to tak jak powiedziałem, no nagle okazuje się, że w świetle tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, komisje sejmowe zaczynają troszeczkę gonić piętkę i tak naprawdę brakuje im narzędzi wyjaśniania spraw. One przypominają troszeczkę takie wielkie agregaty informacji, ale ponieważ ich jest za dużo, a spraw, które mają wyjaśniać, te sprawy, które mają wyjaśniać, to są za poważne, to przy dużym nagromadzeniu informacji po prostu wiedza publiczna jest za bardzo bombardowana rozmaitymi rzeczami i ludzie się rozpraszają, nie są w stanie śledzić wszystkiego na bieżąco. W związku z tym też nie ma to znaczenia wizerunkowego na przykład. Pamiętamy, afera Rywina była w pewnym momencie jedyną i pierwszą aferą rozwiązywaną przez komisję śledczą i dlatego wtedy jeszcze nikt nie miał świadomości, w jaki sposób powinna się przed takimi komisjami zachowywać. Stąd może właśnie dlatego tyle rzeczy zostało może niewyjaśnionych, ale miało to tak daleko idące skutki polityczne. Tak. Ale to był wstrząs dla całej sceny politycznej, bo my pamiętamy, tak naprawdę wysadził siłę polityczną SLD i rządu. Wielkie zainteresowanie to. To wyniosło zresztą to miało po prostu ogromne wskaźniki, natomiast tych komisji teraz jest za dużo. Agencje PR-owskie, które pracują na zapleczu przygotowując przesłuchanych, mają pełne ręce roboty, ale też mają konkretne case'y, wiedzą jak się zachowywać, jakie rzeczy podpowiadać i w związku z tym widać, że praktycznie każdy zawodnik wagi ciężkiej, który się pojawia przed tą komisją, który kiedyś ściągał emocje i ściągał też uwagę opinii publicznej, po prostu jest wytrenowany aż do granic możliwości, jak trzeba zaatakować, być złośliwym, być dowcipnym, to atakuje i jest dowcipny. Panowie, dzisiaj pan Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, przyznam szczerze, mnie trochę zaskoczył, bo pytany o motywy zabójcy prezydenta Gdańska Świętej Pamięci Pawła Adamowicza, stwierdził, że zabójstwo Adamowicza to nie był mord polityczny. Ja mam po prostu taki przesyt wszystkich spraw związanych z irracjonalnością w przestrzeni publicznej, że naprawdę nie jestem w stanie odczuwać jakiejś satysfakcji w sytuacji, w której ktoś reaguje w sposób dla mnie absolutnie racjonalny. I cieszyłbym się, gdyby wszyscy w ten sposób myśleli i raczej chłodno podchodzić do analityki całej tej tragedii. Natomiast wiem, że to jest duża i sroga naiwność z mojej strony, żeby na takie rzeczy liczyć. Dlatego, że to jest nazbyt znakomite paliwo polityczne, które można świetnie rozgrywać wizerunkowo. I po prostu z takich narzędzi w XXI wieku się nie rezygnuje tak łatwo. Wymagałoby to bardzo wysokiego klucza etycznego. Natomiast w sytuacji tak gwałtownego sporu... Rezygnacja oczywiście. Wysokiego klucza etycznego, a z kolei używanie takich manipulacji... To jest po prostu cynizmu. To jest pewnego rodzaju niestety standard wizerunkowo-medialny i polityczny w Polsce. W związku z czym ja się spodziewam wszystkiego co najgorsze i to tak jak mówię, miło przywitać pana prezesa Rzepińskiego w gronie osób starających się ruszać głową i racjonalnie formułować pewne tezy. Natomiast tak jak mówię, nie jest to dla mnie coś takiego nadzwyczajnego, że musiał o tym na ten temat dyskutować. A przykre jest to, że nie wszyscy tak do tego podchodzą. Patryk przesłuchał całą tę wypowiedź. To było więcej niż Rzepińskiego. Wydaje mi się, że jestem jedyną osobą w Polsce, która nie wie, dlaczego zabójca zabił prezydenta Adamowicza. Wersji jest coraz więcej, a ja przyznaję się szczerze. Nie wiem, nie rozmawiałem ze Stefanem W., nie pytałem go o to, gdy
gdy czytam kolejne nagłówki w kolejnych gazetach i portalach internetowych, każdy do czegoś dociera, to się wzajemnie wyklucza. Każdy ma swoją wersję, ja się przyznaję, nie wiem. Ale zgadzam się, mnie też pan prezes Rzepliński zaskoczył. Pan prezes Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesora Parawa, pokusił się o kilka analiz i zaskoczył mnie tym, że stwierdził chociażby, iż Stefan W., odsiadujący wcześniej wyrok 5,5 roku pozbawienia wolności za napady rabunkowe. Wyjaśnijmy, on siedział za napady, nie za zabójstwo. Nie odbywał kary w tak zwanym systemie terapeutycznym. Nawet jeżeli były zastrzeżenia co do jego psychiki, to on nie siedział w zakładzie karnym jako ten... psycho. Mówiąc, no nie ja to powiedziałem, ale tak, psycho. Natomiast pan prezes Rzepliński powiedział, że należało do Stefana W. zastosować przepisy ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Czyli tak zwane ustawy o bestiach. Tak zwana ustawa o bestiach. Nie dało się tej ustawy zastosować. Najzwyczajniej w świecie mamy przepisy ustawy i nie można było zastosować do Stefana W. odsiadującego wyrok za napady rabunkowe. I mam kłopot, bo ta ustawa była oceniana przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku i sprawozdawcą przy wyroku był pan Andrzej Rzepliński. I ja nie wiem, czy on wtedy nie przeczytał tej ustawy i ją ocenił, czy wtedy ją przeczytał i dziś już jej nie pamięta, czy wtedy przeczytał i do dzisiaj zapomniał, tak czy inaczej. No nie jest to najlepsza wizytówka dla profesora nauk prawnych byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakkolwiek przebija się ta wypowiedź, gdzie on mówił, że to nie był mord polityczny, to moim zdaniem znacznie ważniejsze jest to, że pan prezes z ubolewaniem, to muszę stwierdzić, bo moim zdaniem każdy prezes Trybunału Konstytucyjnego, nawet były, zasługuje na pewien autorytet. Powinien budzić pewien autorytet i szacunek. Pan prezes nie ma pojęcia, o czym się wypowiada. Niestety to udowodnił. No dobrze, ale mamy, przynajmniej ja na to patrzę w taki sposób, że mamy jakieś tam takie, powiedzmy, głębokie pęknięcie po tej stronie opozycyjnej. Jak prowadzić te narracje? Bo z jednej strony są głosy wcale liczne, takie jak Andrzeja Rzeplińskiego. Głosy, które można się zgadzać albo nie zgadzać z częścią argumentacji, tak, natomiast no, zaliczyć je można do jakby sfery racjonalnej. I mamy głosy, no, jak to się mówi, jadące na maksa, bo to też no, Rzecznik Praw Obywatelskich, tak? Doktor nauk prawnych, no, pokusił się o szukanie, tropienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy oglądaniem telewizji tej czy tamtej, a popełnieniem morderstwa. A co można powiedzieć o przedstawicielach naszych byłych władz, czy rodzin naszych byłych władz, którzy trwale mówią w mediach zachodnich z kolei, że całość sytuacji to efekt działania prawicowych narracji, czy generalnie w ogóle prawie prawicowe bojówki to spowodowały. No to mówię, no to ja nie jestem w stanie zajmować się w rzeczywistości polskiej wszystkim. Nie jestem specjalistą do psychologii. Jak ktoś ma zaburzenia, to nie powinien się wypowiadać po prostu. Natomiast jeśli robi to cynicznie i na chłodno, to należy go z tego w końcu zacząć rozliczać. I jeśli społeczeństwo polskie pragnie być w ten sposób traktowane, powiedziałbym, dzikiem, albo jak dzik, że ty masz po prostu... O debacie tej... Tak, no... Dla mnie to też jest symbol takiej... No właśnie, no to jest ta dzikość polskiej debaty, już mówiąc taką metanarracją, prawda? Zgodzimy się na to, żeby pojawiały się z dnia na dzień tematy, które mają tak naprawdę grillować sytuację polityczną i sprawiać, że wszyscy po prostu się będziemy nimi trwale ekscytować, a w międzyczasie umykają nam rzeczy ważne albo szanse ważne, które mamy i jako społeczeństwo, i jako państwo, albo właśnie znikają nam rzeczy, które mają nasze społeczeństwo chronić. Więc ja się nie godzę na takie podejście do rzeczywistości i tak jak mówię, żadna tutaj jaskółka do mnie nie przemawia, że ktoś przemówił w ten sposób. Ja po prostu oczekuję, żeby wszyscy w końcu, oczywiście jestem tutaj srodze naiwny, oczekuję, żeby się w końcu uspokoili albo żeby ich uspokoili wyborcy, bo to jest pytanie, na ile wyborcy muszą być cyniczni, prawda? I mieć świadomość, że tego typu narracje służą tylko i wyłącznie do tego, żeby podgrzewać emocje, które służą naszemu stronnictwu politycznemu, na które pewnie głosujemy, prawda? No właśnie, dzisiaj grubnęła
jakby informacja w środku dnia, już od razu powiem, że zdementowana, o podłożeniu 8 bomb w siedzibach 8 biur Platformy Obywatelskiej w Polsce, tam w Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie i w Katowicach. Nic się nie stało, ale od razu są, no może zasadnie jesteśmy teraz, chcemy dmuchać na zimę, Patryk Słoni. Przede wszystkim apeluję o to, byśmy ogólnie jako społeczeństwo nie śmiali się z takich sytuacji. Spotkałem dzisiaj, przeglądałem media społecznościowe, zauważyłem wiele śmiechu z tego alarmu bombowego w biurach PO. Nie śmiejmy się z tego, każda taka sytuacja jest poważna. Dzisiaj się śmiejemy, gdyby się okazało, że doszło do tragicznego wypadku, myślę, że nie byłoby przytłaczającej większości z nas do śmiechu. Natomiast no, rzeczywiście dotarliśmy do jakiegoś etapu fatalnego i nie zapowiada się, by było lepiej. My zawsze po tragicznym zdarzeniu obiecujemy sobie... Co więcej, zapowiada się, że będzie gorzej. My sobie zawsze po tragicznym zdarzeniu obiecujemy, że będzie lepiej. Obiecywaliśmy sobie, że będzie lepiej po śmierci Jana Pawła II. Wytrzymaliśmy ile? 2 tygodnie? 3? Obiecywaliśmy sobie, że będzie lepiej po katastrofie smoleńskiej. Zaczęliśmy się kłócić jeszcze bardziej jako społeczeństwo już po kilku dniach. Przez 3 godziny po zamachu na pana prezydenta Adamowicza obiecywaliśmy sobie, potrzebna jest zgoda narodowa. Dzisiaj już widzimy. No, ale jest pytanie, nie ma, na co jest ta zgoda, bo to jest tak, że... Oczywiście, właśnie, no, o to chodzi. My kłóćmy się, bo z tej kłótni często wynika coś dobrego. To jest jasne, tylko znajmy umiar. Moim zdaniem wszystkim nam, mnie też, często brakuje tego umiaru i zbyt łatwo przechodzimy od sporu dotyczącego argumentów na ataki personalne. I jeśli chodzi o te zgłoszenia zamachów bombowych, bomb podłożonych pod biura Platformy Obywatelskiej, z jednej strony mamy śmiech i wyśmiewanie Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony od razu mamy atak, że to oznacza i to jest pokazanie języka nienawiści obecnej władzy. Ani jedno, ani drugie. Ja na miejscu rządzący podszedłem do tej sytuacji z bardzo wysoką... Policja podeszła bardzo poważnie. Oczywiście, to jest, to po prostu musi być wyjaśnione do imentu, sprawdzone, kto jest ewentualnie dowcipnisiem albo potencjalnym sprawcą i to powinno być, reakcja powinna być bardzo surowa, zgodna z procedurami, a nawet powinna posłużyć do nowych procedur, jeśli się okaże, że te, które są, zawodzą, dlatego że po prostu tego typu alarmy pojawiają się w polskich szkołach. Czasem to są dowcipy mniej... Znaczy tak zwane dowcipy, dowcipy zabawne albo związane z po prostu osobami, które mają jakieś zaburzenia właśnie psychiatryczne. Natomiast czasem to są sygnały, które mogą niepokoić. W związku z tym tutaj trzeba sytuację wyjaśnić do dna i nie wolno takich rzeczy lekceważyć, dlatego że lekceważenie powoduje dokładnie to samo, co nie wiem, w czasie zwykłej wycieczki na basen, jeśli ciągle krzyczymy, to w pewnym momencie ratownik się wyłącza i w sytuacji, w której pojawia się nieszczęście, to wtedy on też jest wyłączony, nie zraża i może się stać nieszczęście. Dokładnie tak samo może być w tej sytuacji. Nie wolno nam się śmiać, nie wolno, natomiast jeśli okaże się, że to jest żart, czyjaś zagrywka, również polityczna, to trzeba to rozliczyć, w końcu rozliczyć. Bo w Polsce się nie rozlicza po prostu tak typu spinów, jeśli to są spiny. I a propos tego, co Patryk Słowik wcześniej powiedział, to też się nie spodziewałem, że będzie jakaś zgoda, bo to nie o to chodzi, żeby się ze wszystkim zgadzać, bo niemożliwe. Zresztą nawet niecelowe, tak? Bo to, ten spór jest wartością samą w sobie, no ale na przykład możemy się zgodzić co do tego, że pewnie się nie zgodzimy co do definicji mowy nienawiści tak zwanej, to jest w ogóle coś takiego, nie wiem, ale może się zgodzimy, że groźby będziemy ścigać niezależnie przeciwko komu są skierowane, a są skierowane coraz częściej przeciwko dziennikarzom. Tylko że są paragrafy na to, żeby to ścigać, że trzeba żadnych dowód. Otóż to, bo po zamachu na pana prezydenta Adamowicza nagle okazało się następnego dnia, że policja jest w stanie zatrzymywać osoby, które grożą innym. Wcześniej przez ileś miesięcy widzieliśmy, że z tym jest kiepsko. To nie jest mój zarzut do policji, dla jasności. Natomiast
pamiętajmy, przepisy są. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli siedzimy przed komputerem i klikamy, szanujmy drugiego człowieka. To wydaje się heroizm, banalny apel, ale tego ataku jest wiele i dobrze, jeżeli nawet się tutaj pokłócimy w tym studio na temat jakichś rozwiązań, to żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że jeżeli ktoś obraża naszego interlokutora, brońmy się wzajemnie przed tą falą nienawiści. Właśnie ja uważam, że większość tej fali nienawiści to jest niestety narzędzie marketingowe. I to jest zasadnicza słabość naszej sytuacji. To znaczy hejt stał się tak prostym narzędziem kontrolowania emocji społecznych, tak tanim w zderzeniu z pozostałymi, że po prostu jest bardzo użyteczny. Ja tak patrzę na tych portalach społecznościowych, to mnie atakują często bardzo, no właśnie przekraczają granice prawa konta, które mają tam jednego obserwującego, dwóch. Znaczy, bo to jest sytuacja taka, że tak naprawdę problemem nie jest to, że pojawiają się konta anonimowe i działają właśnie w sposób nienazwisny, czy szerząc po prostu pewnego rodzaju emocje, tylko to, że nasze społeczeństwo nie ma w sobie mechanizmów obronnych, które powodują jakby wyparcie tego typu zachowań ze sfery wpływu. No to jeśli my nie mamy w sobie elementarnych zasad kultury osobistej, które no, gdzieś wyznaczają nam przynajmniej teoretycznie granice sporu, o którym powiedział Patryk przed chwilą, czyli po prostu widzimy, że jeśli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które obserwujemy albo nas bezpośrednio dotyczy, to widzimy, że się dzieje coś złego. I to wygląda w ten sposób, że jeśli nie ma tej bariery naturalnej, to akceptujemy w ramach jakiegoś bieżącego interesu czy sympatii politycznych rzeczy, które są niegodziwe. Jeśli zaakceptujemy to raz, drugi raz, trzeci raz, to potem za dziesiątym razem, no po prostu te sprawy wymykają się spod kontroli, a inni są zachęceni takim naśladownictwem. Zresztą był ostatnio raport, który przedstawił, zdaje się, środowiska zresztą związane z krytyką polityczną, który pokazał, zdaje się, inny obraz sfery publicznej niż chcieliby to jej uczestnicy. Mianowicie nie ma symetryzmu w atakach. To znaczy strona, nazwijmy to, opozycyjna, bardziej lewicowo-liberalna, tak, jest to znacznie bardziej biegła pana, bowiem pana Michała, doktora, tak, habilitowanego Michała Pilewicza, do tego ośrodka, tak, ośrodka. Ja skądinąd prowadzę ze swoimi kolegami takie badania troszeczkę bardziej informatyczne i być może zdarzy się tak, że ujawnimy raport, który stworzyliśmy na podstawie, powiedzmy, ostatnich 10 lat obserwacji internetu i te wnioski są daleko bardziej interesujące, to znaczy, że ujawnicie na antenie Polskiego Radia. Z przyjemnością. Jeśli raport powstanie, to na pewno. W każdym razie wynika z tego, co już do czego się dokopaliśmy, że to jest traktowane także przez duże redakcje, ten hejt, jako elementy wzmacniające przekazy, także budujące zasięgi w związku z tym. Reklama. Panowie, minister obrony narodowej ma powiedzieć o czymś pozytywnym, by zakończyć dzisiejszą rozmowę. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pytany w programie Pierwszego Radia, oczywiście o wiropłaty dla wojsk specjalnych, wiropłaty, czyli helikoptery, mówiąc prościej, powiedział, że no, w piątek podpisze kontrakt na pierwszą partię śmigłowców dla Zmielca, tak? Śmigłowcy będą Zmielca, ale śmigłowców dla służb specjalnych. Dla wojsk specjalnych. Powiem tak, zobaczę tą wieżę. Niestety, no jutro już to niestety, ale ja chcę te śmigłowce zobaczyć. Z tego względu, że w ciągu ostatnich kilku, może nawet kilkunastu lat tych umów różnych było wiele, a tych śmigłowców nadal jest niewiele. Te umowy często były anulowane. Tutaj rzeczywiście pan minister zdecydował się pójść inną ścieżką. Mianowicie negocjował już z konkretnym podmiotem. Rzeczywiście zakłady w Mielcu miałyby za to odpowiadać. Wyjaśnijmy jedną rzecz, bo to w mediach jest błędnie przekazywane.
Zakłady w Mielcu są zakładami amerykańskimi, nie polskimi. To jest firma to nie jest krytyka, to nie znaczy, że źle. To jest zasadniczo podobno do Bady Śmigłowiec, nie czuje się ekspertem akurat od śmigłowców, natomiast eksperci mówią, że to jest dobry sprzęt, jeśli tylko one rzeczywiście się pojawią. Fantastycznie. A ja minister podkreślił, że przypomniał, że trwa równolegle przetarg na śmigłowce dla marynarki wojennej, bo to są bardzo drogi element tego zakupu, znaczy tej poprzedniej partii Caracali, te 16 śmigłowców było najdroższą częścią tego tłumacząc ze specjalistycznego na polskie, akurat ja jestem wielkim admiratorem lotnictwa, więc troszeczkę w tematach siedzę. Tłumacząc właśnie z wojskowego żargonu, chodzi o to, że jakby obecny MON stara się przychylić do tezy, dla mnie bardzo prawdopodobnej, że nie da się zakupić sprzętu, który jest absolutnie uniwersalny. Trzeba po prostu... Śmigłowiec jest do wszystkiego, to jest do niczego, tak. Natomiast ja mówię, podobnie podzielam tutaj sceptyczne oceny kolegi Patryka, natomiast mój optymizm wyrażę tym, że czekam absolutnie na chwilę, w której polska armia będzie uzbrojona po zęby, będzie duża, wszyscy żołnierze będą wiedzieli, po co w niej są i będą żołnierzy będzie dużo. Tak, żołnierzy będzie dużo. I wszyscy, żeby się nudzili. I wszyscy, żeby się nudzili, ale żeby byli uzbrojeni, wytrenowani i po prostu, tym bardziej, że mamy, zdaje się, też problemy z komponentami dronowymi, tamtych problemów zakupowych jest naprawdę dużo. Sytuacja wcale nie jest optymistyczna, bo widzimy, że pewne rzeczy się dynamizują. Mamy jak konferencję, która zepsuła troszeczkę nasze relacje z Iranem, prawda? Konferencja w dodatku, do której może nie dojść, bo się okazuje, że być może nikt nie będzie poza Polakami i Amerykanami chciał wziąć w niej udziału. Więc to są sprawy, które są bardzo ważne, bo obronność jest ważna. Natomiast ja chcę zobaczyć nawet 3%, ale na razie te 2% po prostu polskiego PKB w zakupach w armii i właśnie tego, że armia polska po prostu będzie najlepszą w NATO, po amerykańskiej, bo oczywiście mam świadomość jakby siły naszej gospodarki, ale ufam, że nasza gospodarka też będzie najmocniejsza, może nie w NATO, ale przynajmniej w regionie i w związku z tym te 2% PKB będą czymś naprawdę znaczącym i będą dobrze wydawane, a polskie komponenty uzbrojenia będą najnowsze pod słońcem. No tak, ale są też siły polityczne i to wcale nie takie marginalne. Po co nam po Polsce armia, po co nam po Polsce wojska amerykańskie, że to jest wzmacnianie militaryzmu i tym podobna frazeologia. Te same środowiska mówią też, że nam są niepotrzebne lotniska, bo są w rozmaitych innych krajach ościennych. No w zasadzie nic nam nie jest potrzebne, może autostrady też eksportujmy, samochody też, a w zasadzie utrzymujmy się ze skakania z chmurki na chmurkę, no bo to jest takie troszeczkę pietrusiopanowe podejście do rzeczywistości. No więc ja tak nie myślę. Ja już uważam, że wszystko co najnowocześniejsze powinno w Polsce być zlokalizowane, w związku z czym uważam, że gospodarka first, głupcy i stawiajmy na Patryk Słowik, rozwój ekonomiczny. Jest taka anegdota, że silna armia potrzebna jest po to, żeby z uśmiechem na twarzy jej nie wykorzystywać. Miłosz Lodawski postawił kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję również Patrykowi Słowikowi, dziękuję Gazety Prawnej i Państwu za uwagę. Pytania zadawał Adrian Stankowski. Do usłyszenia się z Państwem. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polski Radio 24, zbliża się piąta. Dziękuję bardzo za wypowiedź, za rozmowę. Czas na informacje. Drodzy Państwo, trwają Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka.
O 23.30 ojciec święty Franciszek uczestniczyć będzie w drodze krzyżowej na Campo Santo Maria l'Antiqua z Sinta Costera. W sobotę o 15.15 ojciec święty Franciszek przewodniczyć będzie przy świętej z poświęceniem ołtarza Bazyliki Kapitalnej Santa Maria l'Antiqua. Być może wspólnie ustalimy pewne propozycje, więc to zaproszenie jest bardzo szczere, otwarte i cieszę się, że do niego dojdzie. Udział w spotkaniu zadeklarował największy klub reprezentowany w parlamencie Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska ma ogłosić swoją decyzję o godzinie 10. Poszukiwanie zgody ugrupowań sejmowych jest wskazane, natomiast ten projekt miał być konsultowany z obywatelami. Tak o propozycji rozmów mówił wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15, zaś szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał. Przyjmując z życzliwością tą inicjatywę pana premiera. Konsultacje w Sejmie zaplanowano na godzinę 15.30. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie obawiam się o przyszłość NATO, tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji bierze udział w kończącym się dzisiaj w Davos Światowym Forum Ekonomicznym. Minister Jacek Czaputowicz rozmawiał w Davos m.in. o relacjach Stanów Zjednoczonych i Europy. Temat pojawił się po tym, jak amerykańskie media informowały, że prezydent Donald Trump zastanawia się, czy nie wycofać USA z sojuszu. Szef polskiej dyplomacji mówi polskiemu radiu, że nie ma takich obaw. Państwa w naszej części Europy, Europie Środkowa i Wschodnia, są bardziej zainteresowane tymi relacjami transatlantyckimi ze Stanami Zjednoczonymi niż państwa Europy Zachodniej, które czują się bezpiecznie. My tutaj czujemy te zagrożenia agresją ze wschodu, my to znaczy państwa bałtyckie, Rumunia, Polska. Natomiast państwa Europy Zachodniej nie mają takiego zagrożenia. Trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie zaatakowali Paryż czy Berlin. Natomiast te postrzeganie jest inne. Jest presja z południa, ta migracyjna, nielegalna migracja. Tego boją się społeczeństwa państw zachodnich, tego chcą chronić. W Rzeszowie dziś drugi dzień debat w ramach 12. Forum Europa-Ukraina. Politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i eksperci z kilkunastu krajów rozmawiają o możliwych scenariuszach dla Ukrainy po wyborczym roku 2019. Jak mówi przewodniczący Rady Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich Zygmunt Berdychowski, będzie to wyjątkowy czas dla tego kraju. Wyjątkowy oczywiście wszystkim dlatego, że są wybory i prezydenckie, i parlamentarne, ale ten rok jest też wyjątkowy dlatego, bo już w roku 2018 było widać symptomy przełamywania kryzysu, ożywienia gospodarczego i tym, co robimy wspólnie z marszałkiem Województwa Podkarpackiego, jest dążenie do tego, aby Rzeszów był takim rozpoznawalnym na mapie Europy miejscem, gdzie rozmawia się o Ukrainie z Ukraińcami. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. Ponad 1 300 000 uczniów z czterech województw rozpoczyna dziś ferie. Po ostatniej lekcji zimową przerwę od nauki będą mieli uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Dla tych, którzy nie wyjadą na ferie, miasta przygotowały zajęcia i warsztaty. W samej tylko Warszawie są 132 punkty edukacyjne, kulturalne i sportowe, gdzie uczniowie mogą spędzić ferie. W tym roku przygotowaliśmy miejsca dla 11 tysięcy dzieci, mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Miasto we współpracy ze służbami przygotowało także zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Straż pożarna podczas swoich zajęć wykorzysta mobilne symulatory zagrożeń pożarowych, wyjaśnia Mariusz Dragan z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Zainscenizowania pożarów w różnych pomieszczeniach tego budynku ze względu na te elementy w naszych domach, w naszych mieszkaniach, które mogą być groźne. Od rana na parkingu przy hali Torwar policjanci i pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają trzeźwość kierowców oraz stan techniczny autokarów, którymi dzieci z Mazowsza pojadą na ferie. Relacjonowała Katarzyna Indra. Czas na pogodę. Na Podlasiu i w Warmii Wiejsko-Mazurskim sieje mróz. Lokalnie temperatury mogą przekroczyć nawet minus 18 stopni Celsjusza. Teraz na termometrach jest od minus 11 w Suwałkach, minus 7 w Warszawie do minus 5 we Wrocławiu. Natomiast w ciągu dnia można spodziewać się opadów śniegu. Temperatura maksymalna od minus 8 na północnym wschodzie do minus 3 na południu i na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęło 5 minut po 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, zapraszam na wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Senat przyjął budżet na 2019 rok. Teraz trafił do podpisu prezydenta. Jest to bardzo dobry budżet.
Przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń podatku VAT zeznawała dziś Renata Heider. Nie pisałam projektów ustaw, nie wykonywałam zawodu doradcy podatkowego, nie lobbowałam. Według prokuratury zabójca prezydenta Adamowicza nie działał pod wpływem środków odurzających. Nie stwierdzili jakichkolwiek substancji psychotropowych odurzających bądź innego typu. W ONZ w Genewie wystawa Vivum Aisa o polskich dyplomatach ratujących Żydów w czasie wojny. Skromni, odważni ludzie, którzy poświęcili bardzo wiele, by ratować innych ludzi. Polskie Radio 24. Północ, południe. Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową na 2019 rok. Poparło ją 61 senatorów, 26 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, pozytywnie ocenia przyszłoroczny budżet. Jest to bardzo dobry budżet. Budżet, który pokazuje minimalny na przestrzeni ostatnich lat deficyt budżetowy i z tego punktu widzenia jest chwalony przez różne środowiska ekonomiczne. Po drugie jest to budżet, który uwzględnia całą sferę polityki społecznej, którą realizujemy od 3 lat. Kilka poprawek do ustawy budżetowej zgłosiła mniejszość senacka, ale nie uzyskały one akceptacji Izby Wyższej. Platforma Obywatelska proponowała m.in. zwiększenie subwencji oświatowej. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO krytykował, że w nowym budżecie zmniejszona została dotacja na Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Zostaje Europejskie Centrum Solidarności pozbawione ponad 3 milionów. To w zasadzie bardzo utrudnia. Mam nadzieję, że nie uniemożliwia funkcjonowania tej instytucji. Budżet państwa zakłada, że gospodarka urośnie o 3,8%. Wzrost cen wyniesie 2,3%. Deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 28,5 miliarda złotych. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Andrzej Duda będzie miał 7 dni na jej podpisanie. Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ale ma prawo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z ustawą zasadniczą. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ponad 4 godziny trwało przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT byłej społecznej doradczyni byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Renata Heider tłumaczyła m.in. na czym polegała jej praca. Podczas zeznań zeznaniom wiceminister Elżbiety Chojny-Duch. Przesłuchanie rozpoczęło się od słownych przepychanek. Posłanka PSL, Genowefa Tokarska, prosiła, by nie przesłuchiwać Renaty Heider, a przyjąć jedynie jej oświadczenie. Z kolei Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej zwracał uwagę, że zawiadomienie komisji do prokuratury narusza dobra osobiste Renaty Heider. Przypomnę fragment zawiadomienia do prokuratury w takim razie, które większość komisji przegłosowała. Na podstawie właśnie zeznania jednego ze świadków, że potencjalnie, cytuję, przestępcza aktywność pani Renaty Heider została ujawniona w dniu 21 listopada 2018 roku. No to nie jest naruszenie dobrego imienia. Posłowi Konwińskiemu odpowiedział przewodniczący komisji Marcin Horała. Każdy, a już szczególnie funkcjonariusz publiczny, jeżeli poweźmie takie informacje, które świadczą o prawdopodobieństwie, nie przesądza, tylko że jest to prawdopodobne, że mogło do popełnienia przestępstwa dojść, to ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę i z tego obowiązku komisja się wywiązała. Sama Renata Heider oświadczyła, że oskarżenia, które jej dotyczą, są nieprawdziwe. Nie pisałam projektów ustaw, nie wykonywałam zawodu doradcy podatkowego, nie lobbowałam za konkretnymi rozwiązaniami ani firmami, nie byłam pracownikiem o specjalnych uprawnieniach, ani specjalnym dostępie do ministra finansów. Jako społeczny doradca przedstawiałam wyłącznie swoje opinie, oparte o osobiste doświadczenie i wiedzę. Opinie, z których minister mógł skorzystać, ale nie musiał. Wątek ten pojawił się podczas przesłuchania byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch. Mówiła ona, że Renata Heider jako osoba spoza resortu uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad regulacjami dotyczącymi VAT-u. Z kolei była społeczna doradczyni Renata Heider powiedziała, że nie uczestniczyła w posiedzeniach Sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Brała za to udział w spotkaniach podatkowych w kancelarii premiera. Minister Rostowski poprosił mnie, żebym wzięła udział w takich spotkaniach. Nie byłam aktywna na tych spotkaniach. Jeździłam tam zawsze z delegacją Ministerstwa Finansów. Na ogół tej delegacji przewodniczyła pani Chojna-Duch. O głównych wnioskach z przesłuchania mówił po jego zakończeniu przewodniczący komisji Marcin Horała. Wątek tej roli pani Heider niezwykle dziwny, powiedziałbym, bo bez żadnego aktu powołania, bez żadnego powierzenia obowiązku, właściwie nie wiadomo w sensie formalnym. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nigdy nie była doradcą ministra, bo nie było powołania. A można też...
wiele. Nie wniosły nic nowego. Jak powiedział, także obecny rząd korzysta z doradców społecznych. Tyle się dowiedzieliśmy, że to zawiadomienie wcześniejsze do prokuratury było absolutnie absurdalne. Świadek nie potwierdza tych rewelacji, które są zawarte w zawiadomieniu. Dowiedzieliśmy się też jednej rzeczy, którą ja przedstawiłem na komisji, że w Ministerstwie Cyfryzacji już w tej nowej kadencji parlamentu pisowskiej było ponad 60 doradców społecznych, w tym jeden, który w tamtym czasie pracował w firmie Huawei, słynnej firmie zamieszanej w aferę szpiegowską. Więc to jest tak naprawdę temat dla komisji, być może nie naszej komisji, ale na pewno komisji śledczej. Renata Hajder była ostatnią osobą, którą komisja śledcza przesłuchała w tym tygodniu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dziś komisja zdecydowała o powołaniu 26 kolejnych świadków. Wśród nich są byli premierzy Ewa Kopacz i Donald Tusk, byli ministrowie spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna i Bartłomiej Sienkiewicz, a także byli ministrowie gospodarki Waldemar Pawlak i Janusz Piechociński. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Mateusz Morawiecki podziękował liderom opozycji za chęć udziału w spotkaniu w sprawie zmian w przepisach po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Premier zaprosił na jutro na spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych. Rozmowa ma się odbyć w Sejmie o godzinie 15.30. Mateusz Morawiecki, gość telewizyjnych Wiadomości, powiedział, że cieszy go odzew polityków opozycji. Nasza intencja jest szczera i otwarta. Mamy kilka tych pól. Obszar taki, jak w jaki sposób poradzić sobie z osobami, które są chore psychicznie i kończą pobyt w więzieniu. Obszar zabezpieczenia imprez publicznych i to są trudne tematy, takie tematy, które powinny być uregulowane, mogą być uregulowane bardzo, bardzo restrykcyjnie, a być może wspólnie ustalimy pewne inne propozycje, a więc to zaproszenie jest bardzo szczere, otwarte i cieszę się, że do niego dojdzie. Komentując zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że będą domagać się dymisji ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, premier powiedział, iż po zabójstwie w Gdańsku nie powinno się twierdzić, że cały system penitencjarny źle działa. Premier oświadczył, że sprawa wyjaśnienia okoliczności zabójstwa ma dla niego najwyższy priorytet i zapewnił, że rząd dołoży wszelkiej staranności. Nie będzie względu na żadne okoliczności albo odpowiedzialność takich czy innych osób, bo celem jest dogłębne wyjaśnienie zabójstwa Pawła Adamowicza. A śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska trwa. Dziś prokuratura na podstawie otrzymanych wyników badań poinformowała, że zabójca nie działał pod wpływem środków odurzających. Krew do badania pobrano w dniu zatrzymania, 13 stycznia. Specjaliści przebadali krew na ewentualną obecność środków odurzających oraz innych substancji mających działanie psychoaktywne, w tym na przykład leków, poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nie stwierdzili jakichkolwiek substancji psychotropowych, odurzających bądź innego typu. W związku z tym w tej chwili możemy stwierdzić, że w chwili zdarzenia podejrzany nie znajdował się ani pod wpływem alkoholu, ani innych substancji. Czyli teraz jeszcze pozostaje kwestia tego, czy Stefan W. w chwili ataku był poczytalny. W tej chwili tak. Będziemy czekać na przeprowadzenie badania i stwierdzenie biegły po tym badaniu. Z Grażyną Wawryniuk rozmawiał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. A jak dowiedziało się Radio Gdańsk, zabójca Adamowicza zostanie zbadany przez specjalistów w najbliższą środę. Jednorazowe badanie przeprowadzi zespół dwóch psychiatrów i psycholog. Od ich opinii zależeć będą dalsze losy zarówno podejrzanego, jak i prowadzonego śledztwa. Jeśli specjaliści nie będą w stanie wydać opinii po jednorazowym badaniu, zawnioskują o przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach zamkniętych. Może ona trwać maksymalnie 2 miesiące. Cały czas trwa też ustalanie, co zabójca prezydenta Gdańska robił przed zbrodnią. Miały w tym pomóc nagrania z monitoringu okolic Pałacu Prezydenckiego w Warszawie z pierwszej połowy grudnia ubiegłego roku. Niestety prokuratura okręgowa w Gdańsku i z Kancelarii Prezydenta i z miasta Warszawy otrzymała odpowiedź, że nagrania zostały już skasowane. Miały pomóc zweryfikować informację, że Stefan W. 8 grudnia mógł próbować dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Szukamy teraz innych nagrań, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Otrzymaliśmy informację, że nie ma monitoringu z tamtego dnia, dlatego że upłynął już miesiąc, który on jest przechowywany, ale tutaj prokuratura podejmuje działania mające na celu sprawdzenie, czy w tamtym miejscu są jakieś inne monitoringi, tak, prywatne chociażby, czy jakieś na innych budynkach, które obejmują swoim zasięgiem również obszar Pałacu Prezydenckiego i czy jeszcze takie zapisy istnieją, żeby można było sprawdzić, jak zachował się Stefan W. pod pałacem. Stefan W. bezpośrednio po wyjściu z zakładu karnego, gdzie spędził 5,5 roku za napady na banki, zabrał z depozytu 2000 zł i poleciał samolotem do Warszawy. Jak zeznał, pieniądze przegrał w kasynie, a później rozważał wejście na teren Pałacu Prezydenckiego. Za zabójstwo prezydenta Gdańska grozi mu dożywocie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś
przedostatni dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Od wczoraj uczestniczy w nim obok prezydenta Andrzeja Dudy również premier Mateusz Morawiecki. Premier zapewnia, że siła polskiej gospodarki jest dostrzegana przez uczestników forum. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Światowego Forum Ekonomicznego szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde mówiła w Davos o groźbie ostrego hamowania światowej gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział mi, że rozmawiał na ten temat z uczestnikami forum w Davos i uspokoił, że kataklizmu nie należy się spodziewać. Do takiego jakiegoś bardziej poważnego spowolnienia nie powinno dojść, a jest wiele miejsc na świecie, które rozwijają się szybko. Polska jest wskazywana jako jedno z takich miejsc, jedna z lokomotyw regionu we wzroście gospodarczym. Zapytałem premiera o ryzyka związane z ewentualnym Brexitem. Wskazał, że Polska ma pewne powody. Brexitem, trzeba to mówić normalnie, nie przez R żydowskie.